Hej ho, witajcie w Cify 5, Turcja w Europie, no i Stambuł na widoku, na pierwszym planie, bo tak jak mówiłem, tak zrobiłem, z Kazikiem pohandlowałem, cukier od niego kupiłem, dałem mu jedną sztukę węgla, 17 zł w gotówce i 7 na turę i dzięki temu dał mi cukier, no i dzięki temu mogłem Konstantynopol przyjąć, nazwę mu zmienić, mamy Stambuł, mamy Ankarę. No i mogłem sobie tutaj raz, że nazwę zmienić, dwa, poustawiać ludzików w mieście. Także przyrost na razie mizerny, ale dzięki temu, że to miasto zachowało takie budynki jak warsztat, wiatrak, jest uniwerek. Ogólnie no, dużo produkcji, jak na miasto, które ma tylko 8 obywateli. Sporo fajnych budynków, w tym Koloseum. Czyli nie będzie problemu z Circus Maximus, które będzie konieczne do zbudowania w najbliższych turach. No mogłem to miasto przyjąć, nazwę mu zmienić, sąd budujemy, także zadowolenie będzie chyba w najbliższych turach do ogarnięcia. Chyba, bo nie jestem pewien, bo te moje miasta dużo żarcia generują. Ale zadowolenia już brakuje, mimo tego, że, no widzieliście zresztą, od początku giery, jak tylko tę Azję Mniejszą odkryliśmy, że luksusów to nam tutaj nie brakowało, ale wszystko jest za mało, się okazuje. Także będziemy kombinowali, próbowali, już jednostkami się troszkę ruszyłem i za chwilę powiem, o co mi chodzi. I tyle chyba. Tak tytułem wstępu, przydługiego jak zwykle. 2 minuty, ja pierniczę. Ja to potrafię pierdzielić o niczym. Chociaż nie no, tutaj ważne rzeczy. Ważne rzeczy, no bo Stambuł, tam gdzie być powinien, wreszcie. Także jest dobrze. Nie ma co narzekać. Się napierniczają. Dam ci, mój przyjacielu, bo... No właśnie, ty musisz być silny, zdrowy, zwarty i gotowy, żeby się tam bronić przed Kazikiem. Czemu wy mi Jerozolimkę, kurde, atakujecie, patałachy? Aj, kurcze. Durny Kazik. Nie no, dobra, no jej też bym dał, żeby była silna, zdrowa, zwarta i gotowa. No dobra, na razie ci dam. Chociaż ja potrzebuję tych luksusów po to, żeby no, mieć czym handlować. Chociaż to Kazika będę inaczej przekupował. No wreszcie przepadła ta Holandia. Bo tam trzymała się z tym miastem ledwo żywym. A to Szwed w ogóle. To ciekawe. Co tu się dzieje na tym szalonym świecie? Genuę. Kto atakuje tę Genuę? Florencja. No to okej. No Boziu, daj ta spokój. No to teraz zrypał durny Kazik. W patałach jeden, no. Ja tutaj wiarę dzięki temu miałem. I to tak galancie. Dalej mi troszkę dają. Ale było 45 tej wiary na turę. Odrzucone. Trochę szkoda. No to ciekawe. Przeforsowali to. Ja tutaj spierniczam, jak widać. Tutaj to mnie może zabić, bo chciałbym tym... Polskę zwiedzić tym konikiem. Dobra, naprawmy to tutaj. Ty na razie czekasz, panie, tutaj na kolegów. Tymi trzema jednostkami, fregatami, tymi najlepszymi, które już mają trochę tych awansów, popłynę na Valettę, bo Valetta należy do Austrii, także ja ją zaatakuję i będę sobie w nią pyrgał. No i wiecie, zdobywał doświadczenie. A, czyli nie myślałem, że to będzie ten Dandolo szalony Ohrid atakował, on pierdykany gdzieś tu na wojnę na południe płynie, chyba z Hiszpanią się nawalać. To z jednej strony dobrze,
bo ja bym tę Wenecję chętnie zaatakował. Ale z drugiej to nie takie dobre. Gdzie te moje jednostki w ogóle? Tu są obecnie jedna, a druga. Ale z drugiej strony to nie jest takie dobre. Gdzie jest drugi? Czy ja może drugiego nie miałem? Z drugiej nie jest takie dobre. Bo i tak ta moja wojna to jeszcze odległa przyszłość. Pokaż, no to mi pokaż. Gdzie jest ten kaper? Tu jest jeden. O Jezu, tu jest jak ja jestem ślepy. Daj ta spokój. Dobra, bo ja bym to jakoś tutaj chciał. Bo ja tam już próbowałem. To mnie gra oszukuje. Ja to jakoś odkryć muszę, tylko nie wiem jeszcze jak. Dobra, ja sobie może tutaj wokół te tereny odkryję. Tak. Niech tak będzie. Tako zróbmy. Wow, Mediolan. Monako, lazurowe wybrzeże. Wspaniale, ale co z tego? Statek towarowy wreszcie mam, nie zawaham się go użyć. Zadowolenie na minusie, bo tutaj ludki przybyły. Nowe dzieci się urodziły. Ja to chciałem z Ankary do Samsun wysłać, o ile dobrze pamiętam. Bo mamy Samsun Ankara i Ankara Samsun, tak. Tak. Chociaż Stambuł też by było dobrze dopalić. I to szybko, ale niedługo będę miał kolejny szlak handlowy, także spokojnie. Zróbmy to tak, jak mówię. Tak, dobra. Czyli pan się przenosi tutaj, te nazwy zmieniam i się kurde muszę na nowo do nich przyzwyczajać. A to jak zwykle z deka upierdliwe. Modlimy się o ropę oczywiście, pamiętajcie. Trzymamy kciuki, żeby była, bo jak nie będzie, to będzie źle. Ja bym chciał odkryć te tereny tutaj wokół. Mgłę wojny pogonić. Rozpędzić na cztery strony świata i wiedzieć, jak ja tu kiedyś będę atakował. Współczesna. Ajajajajaj, co za głupia giera. No ja nie mogę. No. Ojejku, tak pięknie się zapowiadało. Ni cholery nic z tego nie wyszło. Szalone są te mapy. Za dużo tutaj po prostu naćkane tego wszystkiego. To z jednej strony było fajne, bo dzięki temu ja się dość szybko rozwinąłem, ale no komputer ze swoimi bonusami może o wiele efektywniej te właśnie nadwyżki wszystkiego, co na tej mapie widać, wykorzystać. No i wykorzystuję. Głównie Kazik, no bo to też właśnie jest w tym wszystkim najdziwniejsze, że głównie Kazik to robi. Przecież na punkty to jest... A już ma na ponad tysiaka Napoleon, to nieźle. Ale to nawet ruskie nie mają też ponad tysiaka, 900. Marnie to widzę. Ale walczę, się nie poddaję. Odkrywamy dalej to lazurowe wybrzeże. Jest Francuzik. Marsylię mamy. To pole naprawiamy, a to wysyłamy, tak jak mówiłem, tylko, nie, żarełko potrzebujemy. Tylko, że to kurde, no już to spada, tu już robię zoo. To wiadomo. Nie, dobra, niech będzie. Zaraz się ogarnie to zadowolenie i tam dobrze będzie. Ło, jaka cytadela piękna. Dobra, to idźmy tędy. Czy to nie było głupie? No troszkę chyba było. Bo mogłem te tutaj odkryć, ale dobra. Damy radę. Dandolo też. Okidoki. Fabryczki się robią. Ci dopływają. O, to już mogę się ruszyć. Dobra, to... To pan tutaj, a pan tutaj i pan tutaj. Dobra. Będziemy walili w tę walettę. Jasna sprawa.
tylko żeby Kazik jej nie przejął. A Kazik ma tyle złota właśnie w tym momencie, że on mógłby to zrobić. W każdym jednym momencie on by był w stanie kupić wszystkie państwa miasta na świecie najprawdopodobniej. Zresztą możemy zobaczyć za moment, jak to wygląda. Ile ma złota. No, tylko że on po prostu niektóre państwa miasta chce bić. O, i zdobył Wittenberge. Się pojawiła wojna i od razu zdobył. To on nawet mądrze gra, no to się w pale nie mieści. No nie dość, że taki... Nie no, jak on to robi? Ten komputer jakiś... Jakiś ludzi nim dobry steruje w mordę, że ja nie wiem. Ktoś mi tutaj, kurczę, podmienił sztuczną... pseudo-inteligencję na prawdziwą inteligencję. Terminator T-1000, Skynet. Wenecja Łada. Daj Tarze spokój. Się ustawił pierdykany, wypowiedział wojnę, zaatakował i miasto zdobył, no. Wow, gościu. Co ja tu nie mogę? No mogę, mogę. Płyń, koniku. A ty odkrywaj stateczku, kaperku. Dobra, gdzie ta ropa? Jedna, nędzna i to na wodzie. Zajebiście. Ale gówno. No żeby na tej pustyni u Arabów nie było ropy porządnej, no daj darze spokój. To gdzie kurde akurat tu musiało urodzić, no. Szlak mnie zaraz trafi, no. I tutaj... Ech. No przecież nie założę takiego gównianego miasta. Tu jest rzeka. Jakbym tu założył, bym to sięgnął. Tylko żeby mi tu nikt nie przylazł. A może przyleść. O Jezu, czyli tak, muszę założyć tam miasto. Dodaj. Ile tu się będzie robił osadnik? 3 tury. Dobrze, niech się zrobi. Niech się zrobi. To pole by było dobrze obrobić, to też. Ale polecimy ogarnąć tutaj drogę, tak myślę. Jak my tę drogę tu w ogóle zrobimy? Tędy będziemy ciągnąć taki kawał, 1, 2, 3, 4, 5, boziu, 6 tur, 6 pól. Tędy, jakbym to miasto zdobył, to by nie głupie było, ale Kazika bym wkurzyła, to by było głupie. Tu miasto 1, no dobra, no tak robię, cóż poradzić, to zapierniczej panie, tędy, dawaj tę drogę. 1, 2, 3, no to kiedyś zgarnę też pole, to jest nie głupie oczywiście. Ale to też wiecie, rozumiecie. Ło, to może nie, ja to tego nie zgarnę raczej. Chociaż cholera wie, czy nie. Problem z tą ropą jest, że żeby ją obrobić, no to nie mogę tym zwykłym szybem naftowym, tylko muszę odkryć to. A to jest, uwaga, zrymuje gówno. Bo tu 11 tur muszę w to iść. Mam te okręty podwodne. No ale 11 tura, ja muszę po to iść. Po te laboratoria. Ja wolałbym chyba tak zaryzykować. To już ktoś zbudował, prawda? No ale dobra, tak zróbmy. Wejdźmy w tę epokę współczesną. Jako i inni nam tu włażą. O, już jeden na plusie. Pięknie. Dobrze, dobrze, dobrze. Aha, bo kupiłem tę pagodę z automatu. Zobaczmy, czy gdzieś jeszcze mogę. Mogę. To dobrze, za 400 turek. O, jakie 400? 400 punktów na turę? No to 10 turek i będzie kolejna. Cudownie. Pięknie nawet. Dobra, to lecimy chyba dalej. Nie ma co tu się pierniczyć. Chociaż tak gadam jedno, a się pierniczę. Wiktoria? A to ciekawe. Ej, poszedłbym se stąd. Ale chyba nie będzie mi to dane.
Dobra, to pan też se zapiernicza jakoś tak ten dyk. Kolejne piękne słowo. No, cóż tu się pokończyło? Aha, Teodora paktu nie ma. Dobra. Dobra, jakoś tak kupie chciałbym płynąć. Chociaż... Tam se mogę odkryć. No niezbyt se mogę. No i ma takie miasto, nawet te pola nieobrobione, perły takie fajne i tak dalej, ale on sobie w ogóle, Kazik, nic z tego kompletnie nie robi, bo pierdykany i tak wszystkiego ma full. Niczego mu nie brakuje, także się takimi pierdołami nie przejmuje. No to już nie muszę tam płynąć. Ajajajajaj. Za dużo marudzę, nie ma co tam marudzić. Tak jak mówiłem, trzeba Wenecję zdobyć. Potem ruszyć na Wiedeń. Wiktorię Wiedeńską odnieść i mieć Kazika już w zasięgu nalotów bombowych, atomowych, od południa, od Morza Czarnego, z wody bym go tam bił. Taki jest plan. Co? On to zdobył i to przepadło, się odnowiło, odbiło? Jak to tak możliwe? Nie, coś tu takiego dziwnego się podziało. Może tam inne miasto było, cholera wie, nie jestem pewien, ale taki plan, jaki zacząłem rysować, będę miał Kazika od podbrzusza, od strony Karpat, Dunaju i od strony Morza Czarnego i na dwa fronty go tak wezmę. I mam nadzieję, że w swoim czasie oczywiście nie prędko skrzywdzę go tak. Jak on już będzie wygrywał, już się będzie szykował do zwycięstwa naukowego, no to ja bum, 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 bombki na niego zrzucę i wygram. Taki jest plan, chociaż wiemy wszyscy, że zanim ja bombki będę miał, no to Kazik już wygra. I w zasadzie tak to się skończy. To nawet nie ma co liczyć na to, że będzie inaczej. No ale pomarzyć zawsze można. Pomarzyć zawsze można. Tu mógłbym te drogi wypierniczyć, bo one mi tu chyba niepotrzebne. I cholerka, nie wiem. Bo one Kazikowi pomagają, ale Kazik, mój przyjaciel Kazimierz, nie zaatakuje mnie przecież. Możemy tak założyć? Możemy chyba. Chyba możemy. Dobra, ten już tu skończył, jak widać. Co ja mogę, kurczę, w mordę jeża tym zrobić? Tu se pójdę. Tu se płynę już. Na Valettę. Uwaga, uwaga. Imigranci, kurde. Z Turcji płyną. Bójta się tam na Malcie. Bójta się, bójta. A jeszcze poodkrywajmy te chmurki. Jest i tu ropa. Kazik to tam pewnie na braki ropy nie narzeka. Można by to sprawdzić i chyba sprawdzimy. Bo tam chcieliśmy też zobaczyć, ile tego złota przecież ma. No jak widać, dużo. No tutaj tej ropy nie widać. Jakby nie miał, to by dobre było. Kurcze pieczone, żeby nie miał. Chociaż nie, tu ma już. 8, 5. I aluminium to miasto takie dość łatwe do zdobycia. To jej nie głupie. O, za chwilę też będzie sąd. Mamy jeden zadowolenia na plusie. Zobaczmy, jak będzie za moment. A powinno być dobrze. Powinno być dobrze, 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 dobrze. Możemy się tak bawić. Mój ty drogi przyjacielu, pokój, tak. Te jednostki tu płynęły na to Santander, ale się w tym momencie będą wracały. No i właśnie złapałem się za głowę.
litości. Co za skurczybyk wielki i potężny. Jak ta Ruska tak to zrobiła? Kaśka, przecież ty tyle miast miałaś. Jak ona tak dała dupy? No kurde, w mordę jeża nietoperza. No daj też spokój. Ja myślałem, że ona ma te swoje tutaj stołeczne miasto otoczone wieloma innymi. Gdzież ty te miasta pozakładała? Ci buchnął Moskwę, ty kurde. Grac tam jeszcze ma. No to ona ma teraz jakoś rozdrobnione to państwo. Podzielone na jakieś takie wysepki chyba, czy cholera wie na co. No tak się dała załatwić. No nie, 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 nie. Chyba dodam do tego filmiku jakąś ankietę. Czy ktokolwiek przewiduje tutaj optymistyczne zakończenie tej giery? Bo ja chyba niezbyt. Gdzie żeś pływał, tam pływaj. Jeszcze jeden statek towarowy muszę zbudować. Jezu. Ręce mi opadły, no w kółko mi opadają, w tej we, w te Bagdad, no to produkcja oczywiście. O, nie mogę, normalnie to się w głowie nie mieści, jak ten Kazik to robi. No marudzić nie miałem, miałem nie marudzić, nie wzdychać, po prostu grać, także spróbuję. Ciężko będzie mi się powstrzymać, ale spróbuję. Chwila, czy ty szybciej tu dotrzesz? Nie, niezbyt. A no to chyba niech buduje te pola tutaj. Tylko że ja jak miasto założę, to nie będę mógł Circus Maximus tak szybko zbudować. Daj także spokój. Też niedobrze. Idź odkryj. Parę chmurek, mój panie, mocium panie. Ale bym to miasto zaatakował. Ale jak Kazik by tutaj się wkurzył i odpowiedział, to wiecie, jakby się to skończyło. Tak jak z Moskalami. Szybko i krwawo. Ale będziemy próbować. Tylko w swoim czasie oczywiście. A zobaczmy jeszcze, do Kazika zajrzyjmy. Hono, hono. Pozdrawiam cię. A ja ciebie nie. Pało. Słucham. Kijów też zdobył, Petersburg też zdobył, no pieprzony, no na dwa baty go mieliśmy brać, czy nawet trzy z kilku stron, z tą Kaśką, Napoleonkiem, ja od południa, jeszcze Szwed od północy oczywiście, ale to w tym momencie już widać, że się chyba nie zdarzy. Ta miała pomagać atakować te miasta tutaj. A tu już znowu czerwono wszędzie, kurcze pieczone. Jak to się dzieje? Przepraszam, anuluj. Jaką farmę? Czy my tu farmy? No w sumie potrzebujemy. Ohoho. To damy tu jednak. Na tym polu też robię. Czyli tutaj kopalnię szybko machniemy, a tutaj farmę potem zrobimy. Dobra. Taki plan wydaje się nawet nie głupi. Chociaż nie, tu rzeka będzie ok, bo tu jeszcze możemy kopalnię zrobić. Tu możemy zrobić. Tak, tu farma będzie jednak ok. To niepotrzebnie to przerwałem. Kurczę. Niedobrze. Niedobrze, bo zakręcony jestem. A to niedobrze wróży zwycięstwo w tej grze, której tak jest chyba niemożliwe do osiągnięcia. Będę tylko patrzył, jak się Kazik tutaj panoszy po całej Europie i zajmuje kolejne miasta.
niszczy kolejne państwa, zostawiając mnie sobie na deser. Tak podejrzewam. Napoleon. Nie Napoleona. Chociaż ona Kazika to nie ma jak dopaść zbytnio. Ale mogłaby. Tu od południa nawet go tutaj skubać. No to też by było niegłupie. No ale niestety, głupie kąpy nie myślą o tym, żeby Kazika bić. No, potępiają, no to tam... Niech tam będzie, no ale nie sądzę, żeby zbyt wiele z tego mogło wyniknąć. Buduję ja te kolosy, a... O, naukowiec wielki. Nie, no akademię trzeba, akademię trzeba. O, chodź, zobaczmy przegląd gospodarczy i zobaczmy, gdzie te akademie najbardziej warto robić. No Mersin oczywiście i Ankara. Także najpierw w Ankarze, na polu którym? Na tym możemy machnąć. Tylko ludka trzeba będzie dać. Czyli skądś trzeba będzie zabrać. Tylko skąd? To jest dobre pytanie. Kolejne za milion punktów, ja pierniczę. 35 złota na turę. Kurczę, no mało. Dobra, to zabierzemy, to damy tutaj. Rachu ciachu, to dajemy tutaj. Budujemy akademię, 10-2, nieźle. Ale i tak ta nadzieja ze mnie ciągle. Acz systematycznie, powolutku, acz systematycznie się spuszcza. Niestety. Nadzieja jak powietrze. Z balonika się spuszcza. O to mi chodziło oczywiście. Dobra, zapierniczamy tą drogą. Miasto zakładamy. Co też takie dość niefajne chyba jest. W kontekście oczywiście tego, że Circus Maximus nie będę sobie mógł tak prędko zrobić. Ale co, się pobawimy chociaż tutaj. Z Valettą. Albo i nie, cholera, zobaczymy jak mnie pierdyknie i zabije. To może być ciekawie za moment. Ale nie wydaje mi się, żeby takie rzeczy się tu podziały. Bez jaj. Jak ja bym tam chciał do tej Polski, kurde, tędy zapierniczać taki kawał? No to wychodzi, 8 tur oboź już ty mój. I znowu marudzę, trufla od budyki. Wino, budyka, dobra. Ono tutaj do mnie, moja droga pani. Handel. Dawaj. Masz tutaj winciacho. No. Mamy 7, no. No. To rozumiem. Dalej chmurki odkrywamy. Pamplona. Ojejku, ładna nazwa. Ale co z tego? Dobra, muzeum chyba szybko trzeba machnąć, chociaż szpital, ile rzeczy tutaj do roboty ja mam, to się w pale też nie mieści. Gildia muzyków, nie w tym mieście, nie będę tych jednostek, ostatek towarowy trzeba zrobić, ale nie będę tych jednostek tutaj na razie tworzył, bo potem będę musiał ogrom złota wydać, żeby te jednostki przezbroić na lepsze, także poczekam na te lepsze i dopiero będę budował. Port by się nawet i przydał być może, ale muzeum musimy zrobić, bo z kulturą jest problem. 9 tur, racjonalizm, dopiero ledwo rozpoczęty, także sami wiecie, rozumiecie. Aha, teraz się pogodzili. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, spróbujmy jeszcze jedną turkę tutaj machnąć. Tak, dam do tego odcinka ankietę na karcie społeczności YouTube'a, taką w stylu, czy jest nadzieja, czy nie.
Ja głosuję, bo ja nie mogę w tych ankietach głosować. To jest trochę smutne. Ale ja bym zagłosował, że nie ma nadziei. Walczymy tylko i wyłącznie o drugie miejsce. Chociaż oczywiście też nie mam zamiaru się poddawać, absolutnie nie. Będę próbował, tak jak mówiłem, zrobić. Od południa tutaj obejść Kazika. Z dwóch stron, i od morza, i od lądu. No i tam być może w odpowiednim czasie zrzucić na niego bombki atomowe i tym sposobem, no nie wiem, no pozbawić go zwycięstwa. Jest niby jakaś nadzieja, no. Niewielka, ale jest. Dobra, wracał się tym będę za moment. Już tutaj tych słupów Heraklesa pod Gibraltarem przepływał nie będę. Znowu wysłowić nie mogę. O, weźmy, wyślijmy tutaj żarełko. Do Stambułu. Niech to miasto rośnie. Kazik! Po cholerę ty tam tutaj, kurde, tymi jednostkami mi się telepiesz, co? Hopie. Hopie, zaraz to rozpoczniemy tę wojnę tutaj. Boże, ja patrzę i się go boję. Od samego widoku, kurde, się boję. Chociaż patrzcie, takie jeszcze działa ma. Ale i tak się boję. No ale cóż, tak to wygląda. Lekko nie ma i nie będzie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.